Na Wojtusia z popielnika iskiereczka mruga. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Z popielnika czat się cofał, poznać go nie sposób. Nikt nie zbudził się zawczasu, zatruł wiele osób. Czat usypia czujność, obudź świadomość. Wejdź na czatusypia.pl. Czat to potoczna nazwa tlenku węgla. Przez nas służby ratownicze nazywany jest również cichym zabójcą, tak żeby jakby uzmysłowić bardziej zagrożenia związane z tym czadem. Jest to gaz bezwonny, bezbarwny, którego nie czuć, którego nie widać, a który corocznie zbiera tragiczne żniwo, giną całe rodziny. Wtedy, kiedy właśnie mamy zbyt wąskie przewody kominowe, kiedy zatykamy kratki wentylacyjne, bo uważamy, że tam za mocno wieje, kiedy chcemy z naszych domów zrobić termosy, uszczelniając wszystko, co się tylko da, nie korzystamy z mikrowentylacji w oknach. Te kilka podstawowych błędów prowadzi do tego, że w atmosferze tego kotła, w którym spala się paliwo, jest zbyt mała ilość tlenu. I wtedy zamiast w reakcji spalania, zamiast dwutlenku węgla, pojawia się tlenek węgla, czad, który gaz bezwonny, który wypiera z naszego organizmu tlen. Powoduje bardzo szybkie i łagodne właściwie takie objawy jak senność, omdlenie, takie objawy prowadzące do wymiotów jakby, no, i taka apatia, która powoduje, że nic nam się nie chce, ludzie zasypiają i niestety giną w Polsce, tak w skali kraju, całe rodziny często giną i to jest kilkaset ludzi, kilkaset osób w skali kraju. To jest nasz modelowy dom, w którym w tej chwili wszystko przebiega dobrze, czyli mamy odpowiednio drożne przewody kominowe, przewody wentylacyjne, mamy kocioł, którym się pali w piecu w tej chwili, czy w kominku, czy gdzie tam sobie rozpalamy. Zapomnieliśmy wezwać kominiarza i kominiarz nie przyczyścił nam kominów dymowych ani wentylacyjnych. No i mamy bardzo niedrożny, zawężony bardzo przewód kominowy. Babci było zimno, czy cioci. I niestety zakleiła kratki, nie doprowadzając odpowiedniej ilości tlenu do swojego pomieszczenia, tam gdzie się na przykład pali. Jakieś tam kolejne błędy się pojawiają, czyli na przykład no, nie korzystamy z tej mikrowentylacji. Te wszystkie otwory, które przed chwilą powinny być drożne, zostają zasklepione i zaraz będzie taka sytuacja, po płomieniu będzie widać, kiedy to po prostu ten płomień zacznie przygasać. Dlaczego? Ponieważ coraz mniej tlenu będzie w atmosferze tego słoika się pojawiało. Po tym jak zakleiliśmy wszystkie otwory, płomień zaczyna nam migotać, czyli to jest ten moment, kiedy już resztki tlenu w naszym mieszkaniu są i teraz właśnie wytwarza się czad, tlenek węgla, cichy zabójca, my tego nie czujemy. Niepełne spalanie, bo gdyż do paliwa dostarczamy za małą ilość tlenu i w wyniku reakcji na przykład spalania, czyli właśnie węgla C plus O2 powinno być CO2, a jest CO. No i właśnie przygasa nam, wypalił się cały tlen w atmosferze naszego domu i ten moment tego przygasania, ten moment tego niepełnego spalania to jest właśnie ta chwila tego wydzielania się czadu. Naszymi zmysłami ludzkimi nie da się wykryć czadu, bo jest to cichy zabójca, bezwonny, bezbarwny. Nawet się nie zdążymy domyśleć, że nas coś zatruwa i zaśniemy i się nie obudzimy. Wiesza się to na suficie i to zapomina się o tym urządzeniu na 2 lata. Czyli 2 lata wystarcza bateria. Czyli mamy 2 sensory pożaru i tlenku węgla, tak? Zarówno wtedy, kiedy nadymi nam się w domu, czy przypalą się frytki, czy nie daj Boże w nocy zastanie nas jakiś pożar, kiedy byśmy się nie obudzili, ta czujka głośnym sygnałem akustycznym nas potrafi obudzić. I tak samo ostrzeże nas przed zagrożeniami tlenku węgla. Zachęcam do zakupu. Pamiętajcie też, wielkim przyjacielem a tym samym przeciwnikiem tlenku węgla jest kominiarz. Zwykła, prosta czynność, wezwanie kominiarza przed każdym sezonem grzewczym, przygotowanie się do tego sezonu, przeczyszczenie kominów dymowych,
przewodów dymowych, przewodów wentylacyjnych. Sprawdzenie wszystkiego przez kominiarza na pewno zagwarantuje nam poprawność działania naszego systemu grzewczego i bezpieczeństwo. Był sobie król, był sobie paś i była też królewna. Uśpił ich raz bezwonny czad, rzecz to zupełnie pewna. Czad usypia czujność, jest bezbarwny, bezwonny, silnie trujący. Pierwsze objawy zatrucia to ból głowy i senność. Obudź świadomość, wejdź na czatusypia.pl.